Syrop z sosny to znakomity lek wykrztuśny i przeciwbakteryjny, posiadający również wiele innych właściwości leczniczych. Jak samodzielnie przygotować nalewkę na pędach sosny? Jak zrobić syrop z sosny? Sosna, na jakie schorzenia pomaga? Sosna w medycynie ludowej była stosowana od wieków jako środek silnie odkażający, przeciwpasożytniczy i przeciwzapalny, pomagający w leczeniu trudno gojących się ran, wyprysków czy wrzodów. Do sporządzania preparatów wykorzystywano dziegieć sosnowy, otrzymywany w wyniku suchej destylacji drewna. Dziś to jeden z surowców farmaceutycznych dodawanych do maści i roztworów przygotowywanych w aptece. Z kolei przeniżycie gór dróg oddechowych, suchym kaszlu, przeziębieniu, stanach zapalnych gardła czy chrypce stosowano syrop z pączków sosny. Syrop z sosny specyfik ten, bogaty w sole mineralne, olejki eteryczne i witaminę C, możemy przygotować sami. Młode pędy należy zbierać wiosną, od kwietnia do maja, gdy nie wypuszczą jeszcze igieł. Ostrym nożem lub sekatorem odcinamy około 5-centymetrowe gałązki, najlepiej z boku, co pobudzi sosnę do wzrostu, następnie wkładamy je do garnka i zalewamy wodą, po czym gotujemy przez godzinę na wolnym ogniu. Po odcedzeniu dodajemy cukier, kilogram na litr wywaru, i znów zagotowujemy, aż syrop zgęstnieje. Miksturę przelewamy do butelek i pasteryzujemy przez 15 minut, dzięki temu zachowa swoje właściwości na najbliższe 2 lata. Syrop z sosny można dodawać do herbaty lub pić po łyżeczce po posiłku. Sosna. Nalewka z pędów sosny możesz też sporządzić nalewkę. 100 g pączków zalej litrem białego wina, przelej do butelki i przechowuj w chłodnym miejscu. Polecamy także, nalewka z pędów sosny. Jak i kiedy zbierać pędy sosny?